Ten, który starał się strzelać, czyli Mateusz Stanek, również nie byłby do dyspozycji trenera Andrzeja Paszkiewicza. Przebywał na tego rzutu wolnego, bądź też Mateusz Lampart. Ci dwaj piłkarze wyglądają, jakby przymierzali się do strzału. Guja nad murem, prosto do rąk Fagasza. Przeszła piłka zawodnika węgierskiego Serafin do Sierakowskiego. Dobrze, Fagasz jeszcze.